Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Każdy z ramion trójkąta równoramiennego ma długość 20. Kąt zawarty między ramionami tego trójkąta ma miarę 150 stopni. Pole tego trójkąta jest równe. W tym zadaniu musimy skorzystać ze wzoru na pole trójkąta. Jest taki wzór. Jeżeli mamy trójkąt o bokach, dajmy na to A oraz B, i kąt między nimi ich będzie alfa, to pole tego trójkąta to jest 1 druga razy A razy B razy sinus kąta alfa. Czyli w naszym zadaniu pole trójkąta to będzie 1 druga, mamy dwa boki długości 20, czyli sytuacja jest mniej więcej taka, a tak naprawdę mamy kąt rozwarty, czyli bardziej sytuacja taka. Prawda? Tu mamy 150 stopni, tu mamy 20, tu mamy 20 i mamy policzyć pole takiego trójkąta. To będzie 1 druga razy A, czyli razy 20, razy B, czyli razy 20, razy sinus kąta 150 stopni. Sinus kąta 150 stopni, my możemy ze wzorów redukcyjnych zobaczyć, że sinus kąta 180 minus alfa to się równa sinusowi kąta alfa. Czyli sinus kąta 180 stopni, odjąć 30 stopni, bo to jest właśnie 150 stopni, to jest inaczej sinus 30 stopni, czyli 1 druga. Czyli mamy tutaj 1 drugą, czyli będzie 1 druga razy 1 druga to jest 1 czwarta, 20 razy 20 to jest 400. Czwórka z czwórką się skraca, mamy 1, czyli mamy tutaj 100. Odpowiedź